Witajcie moi mili, wszyscy, którzy uwielbiają karty i którzy lubią zajmować się kartami, bawić się nimi, modyfikować i nie tylko. Mam tu przed sobą Yolanda Tarot, który jest nie nowym wydaniem, bo to jest 2008 rok w Belgii, wydrukowane. To jest to samo wydawnictwo, które wydało AGM, tak samo tą talię Rider Whitesmith. Tylko, że ta talia została wydana, tutaj akurat nie ma, może mi się wydaje, akurat nie ma tutaj roku, nie widzę przynajmniej. Natomiast tutaj jest od razu rok podany. Jestem jakąś chyba szczęściarą albo szczęśliwcem, ponieważ udało mi się tą talię dostać w Polsce. No i proszę, i mam ją. I to jest w ogóle wow. Tutaj nigdzie zresztą jak... Znaczy jest ta talia, można ją kupić, ale kosztuje dosyć dużo, a ta talia wcale tak dużo nie kosztowała, kiedy ją kupiłam w Polsce. No to trochę było już temu, bo to pewnie ze 3-4 miesiące temu. No i mamy tutaj książeczkę. Artysta zmarł, z tego co zdążyłam się zorientować, Hans Arnold. Tutaj w czterech językach mamy informacje, czyli mamy na pewno angielski. Mamy angielski, niemiecki, francuski, hiszpański. I wszystkie mamy nazwy po kolei. Można się języków nauczyć z tą książeczką. Właśnie artysta Hans Arnold, urodzony w Szwecji, w Szwajcarii w 1925 roku, do Szwecji się przeprowadził w 1943. I w Szwecji został takim bardzo znanym ilustratorem horrorów i takich baśni. Ma on własny fan klub science jakieś koło dla młodych ludzi. Natomiast Rose Bjorkman, która właśnie alias Yolanda, urodzona w 57 w Szwecji, to jest chyba tutaj właśnie twórczość tych dwóch osób. Ona jest autorką pewnie tej książeczki, ponieważ jest znawczynią tarota, bardzo znaną w Szwecji, takim liderem, ekspertem. Ona jest inicjatorem i współtwórcą Yolanda Tarot. Również napisała Yolanda książka o tarocie i magii. Książeczki nie widziałam. Być może gdzieś ją sobie znajdę. Zobaczymy, czy nawet będę chciała. Najpierw sobie popatrzę. Tutaj mamy historię tarota. Tutaj mamy znaczenia kart. Tak jak zwykle. I rozkład. Wygląda na rozkład Krzyża Celtyckiego. Informacje i tyle. I dalej mamy już inny język, czyli mamy niemiecki. To taka książeczka. Karty mają ramkę. I ta ramka, no powiem szczerze, mam ochotę się jej pozbyć i to już od dłuższego czasu tak się przyglądałam tym kartom i każdą po kolei oglądam. Nie wiem, czy tak, ja je poukładałam z powrotem według kolejności, żeby zrobić ten filmik. Karty są przefantastyczne, wspaniałe, takie właśnie. To są rewersy. I tak jak mówiłam, jest to samo wydawnictwo, więc rozmiar tej talii jest taki jak rozmiar tego tarota Rider White. Chociaż może się mylę. No nie mylę się. Jest identycznie. No właśnie, tu bym się pomyliła. Oprócz tego chyba to jest taka sama, to jest właśnie identyczna grubość też tych kart. Więc to już mamy omówione.
Te rewersy są też fajne, podobają mi się z tą taką muchą długą, z tym słoneczkiem. I ta ramka tutaj, no, mam wrażenie, że się pewnie tak to skończy, że ramka zostanie obcięta. Na razie oglądam tą talię i się zastanawiam, ale tak mnie kusi. Zobaczymy. Tutaj pokażę Wam te karty, bo są takie, no, artystyczne, takie bardzo ciekawe. Tutaj mamy wielbłąda, który jest połączony z arcykapłanką i rzeczywiście w hebrajskim też połączenie jest litera hebrajska gimel, to jest też w tłumaczeniu wielbłąd i też jest połączony z arcykapłanką, więc mamy tutaj fajne różne symbole, które są na tych kartach. Ciążowa, cesarzowa. I właśnie wszędzie, prawie na każdej karcie jest napis Arnold, tak? Czyli ten twórca. Tu jest żaba, tu jest fajny pelikan. Tutaj cesarzowa trzyma jabłko, które mam wrażenie wygląda jak ziemia. Tutaj mamy cesarza z misiem koalą. Przynajmniej takie mam wrażenie. Te dwa orły wyglądają tak, jakby to było serce połączone. Tutaj, jak widzicie, jest arcykapłan, taki błogosławiony przez te, tu aniołek, tu diabełek, takie mam wrażenie. I ten arcykapłan ma tutaj, muszę przeczytać informacje w książeczce. Dlaczego arcykapłan ma tą kobietę tutaj? No właśnie, nie ma tutaj żadnych opisów, dlaczego na przykład na tej karcie jest to, co jest. Są te słonie na tej szacie tego arcykapłana. Jest tutaj, no byk to jeszcze tak, to rozumiem, tak? Ale czemu tutaj właśnie jest ta kobieta z tym mieczem? Mam wrażenie, że książeczka może tej pani Jolandy dałaby tu odpowiedzi na pytania. Ale zobaczmy dalej. Kochankowie. No to trochę jak Tot tu mi się kojarzy z tym jajem takim. Tylko, że nie akurat. No tak, w kochankach też tam jest. No, patrzmy dalej. Tutaj mamy rydwan. I tu raka mamy w środku, tylko chyba już został ugotowany wcześniej, bo czerwony. Tutaj sprawiedliwość w ósemce, sprawiedliwość, tak? Piramidy. Tutaj jest pustelnik i ma dziwne psy i sowę. No, jakąś pajęczynę taką z przeszłości. Ten ogon ma wrażenie tego zielonego psa, to jest ten wąż. Koło fortuny. Taki paw. No cudownie. Tutaj na razie umknęły mi ten Arnold mi umknął, ale wiem, że przyglądałam się kilku kartom po kolei i wszędzie były napisy Arnold, natomiast tutaj nie mogę zauważyć. Mamy tu kartę mocy. Wisielca. Te ryby mają skrzydła. Tu wieloryb. Ciekawe. Śmierć, która idzie po wszystkim. Nawet po tym słoneczku, tak jakby stąpał ten koń. A śmierć taka trochę na urlopie. To umiarkowanie. Wow. Tutaj mamy Arnold. No, sukienka z tym kotem. No, fantastyczna. Cóż mogę powiedzieć? Będę się powtarzać. Fajne, fantastyczne. Mogę jeszcze użyć innych słów, ale jakoś przychodzą do mnie te same. Tutaj mamy diabła, który więzi siebie i kobietę. I kozy też.
No jakie gruszki piękne. I mróweczka. Wieża. Postacie nie spadają, ale mamy tutaj jakąś boginię. I czarne słońce. Tu jest gwiazda. Przepiękna. Cała w misiu. Ale księżyc tak. Fajny też. Też jest tutaj. Połączenie. Ten film to dla tych, którzy nie widzieli tych kart, być może... No faktem jest, że można dostać tą talię, bo ja dostałam tak przez przypadek zupełny. Tutaj mamy łosia, ale fajna jest ta karta. To słoneczko. I zmartwychwstanie. Nowa nadzieja. Narodziny. Pępowina jeszcze nie przycięta. I bociek. No i świat. Trochę na gości. To były wielkie arkana. I teraz mamy asa. Asa buław. Tutaj jakieś serce. I taka strzała. No ciekawy ten as taki. Właśnie ciekawe. Tutaj mamy dwójkę. Proszę. Jeżyka. Trójka. Czwórka. Piątka. To się pali jakby z wulkanu. Szóstka. Siódemka. Poradzi sobie dziewczyna. Ósemka. Dziewiątka. I dziesiątka. No i tutaj mamy dwór. To był paś. Tutaj mamy rycerza, który ma taki zaprzęg ciągnięty przez lwy. Tu mamy królową i ona jest właśnie na pudełku. Jolanda. Tak? Myślę, że jakby obciął te ramki, to zdecydowanie zyskają te karty. Tak mnie kusi, widzicie? I tu król. Proszę bardzo. Dalej mamy miecze. Bardzo fajny, piękny as mieczy. Dwójeczka. Trzy miecze. Smutno. Cztery miecze. No tak jakby fakir właśnie. I tu mamy piątkę. Szóstka. Siódemka. No. Tu ósemka. Jakaś szarańcza. Dziewiątka. No i dziesiątka. Wiadomo. No teraz dwór. Paś. Jak fajnie. Jakby dwie kobiety. Rycerz. No, fantastyczny rycerz. Naprawdę.
królowa. I król. Tak, ten robiłam parę czytań, nie oglądałam wszystkich kart, tylko właśnie parę czytań sobie zrobiłam i właśnie ten król mnie trochę tak zauroczył z tymi dziećmi śmiesznymi, takimi tutaj siedzącymi i z tym smokiem takim. Bardzo fajny. Teraz mamy asa kielichów i syrenkę. Dwa kielichy, połączenie, trzy kielichy, bardzo uroczo, cztery kielichy, Arnold, tak, właśnie na niektórych mocniej jest widoczna, tutaj widoczny ten podpis autora, a na innych mniej, z dzieciątkiem. Tutaj mamy kielichy, pięć ich aż jest i wszystkie płaczą. Tutaj szóstka. Takie błogosławieństwo. Tutaj siódemka. Tu widzicie, też jest napis. Siódemka bardzo się kształci. Ósemka. Dziewiątka. No i dziesiątka. Przy blasku księżyca wszyscy świętują. Teraz mamy pazia. Przefajny paź na żółwiu. Tutaj mamy właśnie tego mistrza Arnolda. No to jest bardzo interesujący rycerz, tak? Kielichów. Taki romantyk. Królowa. Też romantyczna, z takim piórem. Kielichem. Tutaj Neptun. I ma z tyłu pawie pióra. Na krabie. No i tutaj mamy kolejny żywioł. Ostatni tu są monety. I monety mamy dwie. Jak dwie stopy. I mamy później trzy. Proszę, tu się twórczość odbywa. Tutaj mamy czwórkę w warowni i tu piątkę. Bardzo śmieszna jest ta piątka. Szóstka, proszę bardzo, siła i moc, pieniądza, czyni wszystko. Tu znowu mamy Arnolda i tu na następnej karcie też siódemka. Ósemka. Na dole koło kobietki jest. Ósemka tutaj ma dużo. Zbiera jabłka złote. Dziewiątka. To jeszcze więcej złota. No i dziesiątka to wiadomo, loteria i pierwsze. Kangur wygrał. Tutaj mamy pazia. Rzeczywiście podobny jest ten paź do księżniczki w Tot Tarot. Trochę więcej tam zieleni jest. Tutaj mamy rycerza. No wiadomo, praca się go trzyma. Królowa. Bardzo egzotyczna. I król też egzotyczny. Bardzo egzotyczny. No i tutaj pokażę Wam asy. W takiej kolejności, w jakiej są. Oglądałam różne filmy, w których kobietki, dziewczyny poobcinały te ramki albo całkowicie, albo tylko częściowo. No i tak mnie kusi cały czas. Pokazuję Wam tą talię w takim wydaniu, w jakim jest i zastanowię się nad tym jeszcze. Jeśli będę modyfikować, to jeśli chcecie, mogę nagrać i pokazać. No zobaczymy. Na razie asy. Asy są fajne. Takie czytelne. Oprócz tego, że ten as buław, to tak wydaje się jakby to, bo to można policzyć jako czwórkę buław na przykład, albo piątkę. Po prostu wiadomo, trzeba się
pokochać tą talią. Ja właściwie odkąd przyjechałam z Polski niedawno, to miałam chwilę czasu, żeby właśnie zrobić sobie jakieś jedno czytanie. Może nie jedno, kilka zrobiłam, ale bardzo takie szybkie. No i w związku z tym teraz dopiero mam ten czas, żeby sobie pobyć z tą talią i żeby sobie poczytać. I nie tylko poczytać, ale poczytać też o tej talii, nie tylko z tą talią. Wiem, że niektórzy z Was mają te karty i bardzo je lubią, kochają wręcz. Jeśli macie ochotę podzielić się tym, czy ją zmodyfikowaliście, to dajcie znać. I czy efekt po zmodyfikowaniu jest zadowalający, bo one są dosyć małe, te karty. Mam wrażenie, że jak utnę te ramki, to one będą bardzo wąziutkie i małe, bo nie ukrywam, że chciałabym obciąć górę i dwa boki. Ewentualnie napis pozostałby. Ponieważ używam różnych talii, lubię te napisy zostawiać. Jedną tylko talię pozbawiłam całkowicie wszystkich napisów, wszystkich liter. I to jest taka talia, magiczne stworzenia w magicznym lesie. A zaraz Wam pokażę. Właśnie tą talię pozbawiłam wszystkich napisów, wszelkich. Jest ona tak oparta na Rider-Waite-Smith, że tutaj właściwie nie trzeba tutaj mózgu wielkiego, żeby czytać sobie bardzo fajnie z tą talią. No, bardzo miła, sympatyczna, taka przyjazna. Poukładałam ją z powrotem w kolejności. Piękne karty. I właśnie myślę, że Jolanda, jak obetnę, to jeszcze będzie mniejsza. Bo zobaczcie. No może nie. Tak, będzie mniejsza. Już widzę. Więc to będzie naprawdę maleńka talia. Dlatego się mocno zastanawiam nad tym. Ok, zobaczmy, co tutaj jak w rozkładzie. Zróbmy trzy karty. Co za nami, co przed nami. Co teraz się dzieje. Za nami. Jakiś wzrost. O, teraz mamy dopiero przebudzenie jakieś do nowego, nowe narodziny. A przed nami jakieś spotkanie z królem. No, może to być ktoś fajny, a może to być urzędnik państwowy. No, tak czy inaczej, jest to duży czas teraz. Przynajmniej tak mówią karty, duży czas. A w tle mamy koło fortuny, czyli no, los tutaj zadziewa się jakiś, bo faktycznie to, co się dzieje dookoła nas w tej chwili od samego marca, to nic, nikt nie wie, co będzie. Jest to jakieś przebudzenie na pewno. Zresztą w astrologii też tak cały czas wszyscy trąbią, że mamy przed sobą w tej chwili i przed sobą jakieś trudniejsze czasy. Zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję Wam bardzo za to, że towarzyszyliście mi w oglądaniu tej naprawdę bardzo pięknej, fascynującej talii, która chwilami jest dla mnie troszeczkę tajemnicą, bo patrzę na nią i myślę sobie, że jest tutaj sporo różnych elementów, tak na przykład jak w tym arcykapłanie. Zapraszam, jeśli macie jakieś przemyślenia na temat tej talii, to podzielcie się. No jest ładna. Szkoda, że nie ma większego wydania i bez tych ramek. No ale jest co jest, więc trzeba się cieszyć z tego, co jest. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Może już wkrótce.